przeznaczeniem na powołanie i współfinansowanie doradcy metodycznego z zakresu nauczania wychowania fizycznego, realizującego zadania doradcy w Powiatowym Centrum Edukacji. Proszę Państwa, od wielu lat gminy Brzeg Dolny i gmina Wińsko współfinansują doradców, to jest nauczanie wczesnoszkolne i języków obcych. I pani dyrektor zwróciła się do nas z propozycją, że właśnie, żeby trzecia gmina przystąpiła. No i tutaj będę prosił Państwa, żebyście poparli tą propozycję. Chciałbym także poinformować, że zakres i obszar działań doradcy według umowy będę wspólnie z panią dyrektor ustalał. Pytanie, czy potrzeba doradcy była konsultowana z dyrektorami szkoły? Proszę Państwa, chciałem dodać w uzupełnieniu przedstawienia przez burmistrza uzasadnienia dla tej uchwały, że doradcy metodyczni powoływani są w tych przedmiotach, które stanowią największy wymiar w nauczaniu szkolnym. Czyli nauczanie wczesnoszkolne to jest wymiar 17 godzin w tygodniu dla ucznia. Jeżeli chodzi o języki obce, to Państwo doskonale wiedzą, wymiar 4 godziny, 3 godziny, 2 języki obce. A wychowanie fizyczne, propozycja do naszej gminy skierowana, to jest 4 godziny w tygodniu. I współfinansując to zadanie, mamy dostęp do wszystkich pozostałych, które PODN realizuje. I oczywiście wypływają one z wniosków dyrektorów szkół. Dziękuję. Nie uzyskałem odpowiedzi, czy było konsultowane. Ja po prostu postarałem się porozmawiać z dyrektorami szkół i nauczycielami. Nie ma takiej potrzeby, to jest raz. Dwa, zadanie, które prowadzone jest w programie, jest zadaniem własnym powiatu. W związku z tym ja nie widzę potrzeby, żeby przekazywać środki na jego realizację. Poza tym jeszcze mam takie pytanie do pana burmistrza, ponieważ ustawa o finansach publicznych, chyba 220 artykuły, mówi, że takie coś powinno być poprzedzone umową. Chciałbym zobaczyć tą umowę, czy jest na współpracę w tym zakresie. Panie przewodniczący, jeżeli można. Proszę Państwa, odnosząc się do pytania pana radnego, nie poprzedzone umową, a sfinalizowane umową. Najpierw uchwała, na podstawie uchwały podejmuje się stosowną umowę. W przypadku braku uchwały umowa jest bezzasadna. To kolejność odwrotna akurat. Natomiast jeżeli chodzi o zadanie własne powiatu, jak najbardziej, natomiast skierowane do szkół gminnych, ponieważ nauczanie wczesnoszkolne, chociażby ten przykład, nie występuje w szkołach powiatowych. Jest to skierowane czysto zadanie dla gmin. Oczywiście wszystkie pozostałe również w pewnym zakresie. Czy ja rozumiem, że jeżeli gmina nie da tych pieniędzy, to PODN nie będzie działał w tym zakresie, ponieważ ma obowiązek ustawowy, tak? Proszę o odpowiedź. Ja odpowiem. To znaczy, gmina będzie w 5-18 współfinansować to zadanie. Proszę Państwa, mówiliśmy cały czas i mówimy o współpracy z powiatem. Jest to jeden z elementów tej współpracy i ja uważam osobiście, że to jest potrzebne. To jest potrzebne dla młodych nauczycieli, a także dla tych nauczycieli, którzy mają już dyplomy, są nauczycielami dyplomowanymi, ponieważ to w jakiś sposób tą stagnację, powiedzmy, zniweluje. Koordynacja działań jest jak najbardziej wskazana. Ja rozmawiałem z wieloma nauczycielami, rozmawiałem z panią dyrektor głównie, żeby ja też. I tutaj jest to projekt uchwały dotyczy tego roku, do końca roku. I wszyscy będziemy się przyglądać, jak to będzie wyglądać. Dziękuję. Proszę. Czy pan z was trafił nie uczciła proponowanego? Proszę pana, to jest w kontekście stagnacji. Ja widziałem, moja żona jest nauczycielką, widziałem, co się robi, żeby być nauczycielem proponowanym. To na pewno nie jest stagnacja. Pan obraża tych ludzi. Rutyna może będzie lepszym słowem. Ma pan rację, rutyna będzie lepszym słowem. Ja przepraszam, a kto będzie tym koordynatorem? Bo ja rozumiem, skoro nasi są zastagnowani,
stagnacja, rutyna, to będzie jakiś potencjał z Akademii Wychowania Fizycznego. Tak sobie to wyobrażam. Jakaś nowa świeża krew, czy tak będzie, czy mamy to zapewnione w umowie, o której Pan mówi? Nic nie stoi na przeszkodzie i też tak myślę, że któryś z naszych nauczycieli będzie tym metodykiem. Dziękuję. W jaki sposób się wyselekcjonuje, który nauczyciel jest ze stagnacją, a który jest bez stagnacji? Bo również nasi są stagnowani. To nie było merytoryczne pytanie. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę Państwa,